Motto powieści zatytułowanej Aniołek brzmi: ci, którzy umarli, nigdy stąd nie odeszli. Beata Nowak nigdy nie obejrzała wydanej powieści. Zginęła w 2002 roku w zamachu terrorystycznym na wyspie Bali w Indonezji. Beata Nowak była dziennikarką i podróżniczką, pasjonowała się islamem. Aniołek to powieść o życiu i śmierci, która zawiera wątki autobiograficzne. Scenariusz do spektaklu wystawionego przez Teatr Resursa napisała Alicja Sztylpo. Reżyserii podjął się Robert Stępniewski. Teatr Resursa powstał w 2011 roku. Pierwszą premierę wystawił w maju, rok później. Była to sztuka pod tytułem Diabły Sebastiana Równego. Potem Resursa zaprezentowała m.in. sztuki Pamiętnik Stefana Czarnieckiego i Dziewictwo według opowiadań Witolda Gombrowicza.